Hej, hej, witam was Stanie, witam was serdecznie w Frostpunk. Witam was już po godzinach pracy, godzina 19.23, godziny pracy się zakończyły właśnie, a my musimy podjąć kilka ważnych decyzji. Przede wszystkim widzę, że zagubione skrzynie dotarli nasi zwiadowcy do tych skrzyń i będziemy zaraz sprawdzać, ale zanim to sprawdzimy, pamiętajcie, jeżeli wam się to podoba, co tworzę, zostawcie łapkę pod tym filmikiem, zostawcie komentarz dla nie tylko zasięgów, jak to wiele osób mogłoby powiedzieć, ale dlatego, żebym widział, że faktycznie za tymi kciukami ktoś tam fizycznie jest, za tymi wyświetleniami też tam jesteście i oglądacie, i chcę poznać wasze opinie na temat tej gry i jak w ogóle się wam podoba cała ta historia z tym wszystkim. Bardzo jestem ogromnie tego ciekaw. Natomiast jeżeli ktoś nie jest na bieżąco, zapraszam do subskrypcji i oczywiście dzwoneczek, aby być na bieżąco. Dobra, wracamy do gry. Zgubione skrzynie. Te ciężkie drewniane skrzynie są używane do transportowania cennych lub delikatnych towarów. Oznaczono je rzucającymi się w oczy symbolami przestrzegającymi przed opuszczeniem ich. I poszukiwanie może przynieść kompozyty stalowe, wymienniki, pary. I mamy znalezione, nie kradzione. W skrzyniach znaleźliśmy trochę wymienników pary i kompozytów stalowych. Te cenne zasoby małe miały zapewnie trafić na pole budowy Winter Home, ale zdaje się, że się zawieszyły. Spadły z przyczepy albo coś podobnego. No nie wiemy. Odkryte miejsce, konwój ładunku. Weźmiemy wszystkie skrzynie. Tak, weźmiemy. I co zrobię z tymi skrzyniami? Teraz mamy dylemat moralny. Czy pójść, jeżeli tam jest chyba konwój? Ślady opon prowadzą w stronę kilku ciężkich ciągników stojących w oddali. Czyli możemy podjąć dylemat moralny. Idziemy im, oddajemy, bo prawdopodobnie właśnie oni tam są. Prawdopodobnie. A może to są jakieś zbójcy i będą chcieli nam zabrać? Frostpunk już niejednokrotnie zaskakiwał takimi akcjami, gdzie idziemy ratować. Okazuje się, że cały nasz oddział po prostu ginął. Pamiętacie akcję z niedźwiedziami? Mam nadzieję, że tak. Jak nie, to wam przypomnę, tutaj w tym miejscu daję link do tego filmu. Natomiast teraz tutaj możemy wrócić do prac budowy i zatrzymać tak naprawdę. I wiecie co? Mam taki duży dylemat, ale wiecie co? Bardzo mi zależy na tym, żeby nam było dobrze. My musimy być zadowoleni, to my to budujemy. A jeżeli oni zgubili, no to przepraszam. Winter Home niech dostarcza w takim razie sobie, musi sam sobie wyprodukować. My skorzystamy, będę taki wredota w tym momencie, no ale sami rozumiecie. Tutaj musi być naprawdę porządne budowanie, a że znalazłem kogoś w skrzynie, no to bywa. Niestety, tak to już życie. Czasami życie jest brutalne, czasami po tyłku mocno dostajemy, trzeba sobie z tym radzić. Pomimo wszelkich trudności. Dobra, wracając do gry. Mamy tutaj w drodze 15 robotników. Jeżeli chodzi o domy, zobaczmy, nie tutaj, domy tutaj pod te. Mamy 15 idealnie łóżek, więc to jest spoko. Mamy 145 mieszkańców, słuchajcie, 145. Wszędzie jest przyjemnie, wszędzie jest dobrze, przyjemnie w ogóle. I jak tu wygląda sprawa z tym startakiem? No, Tartak sobie radzi dzielnie, powiem wam. Jest dobrze, włączmy tutaj ogrzewanie oczywiście, żeby mogli się kąpać. Tak, już proszę. Efekt pap. Choć wiecie co, zostawię chyba na cały dzień i zobaczę, czy będzie dzienny efekt. Bo teoretycznie oni powinni... efekt pasywny. Ponad połowa ludzi ma dostęp do łaźni. Każda łaźnia jest otwarta, mieszkający w niej jest zasięgu. Mieszkający w jej zasięgu ludzie będą rzadziej chorować. Nie wiem, czy moralnie to im nie podnosi, ale rzadziej chorują. Okej, dobra, przybył transport i akurat 15 głodnych. No, jakież to oczywiste. Oczywiście gotuję tutaj tabletki z kokainą, są w obiegu. Odbyły się właśnie walki. Ktoś został ranny w walce. No serio? Wy naprawdę nie umiecie mi, żeby zaraz ranny zostać? Już tutaj nas pogonili, no ale sami widzicie. Dobra, przybyli robotnicy, to śmiało ich mogę przydzielić do kolejnych zadań, ale przydzielę ich po piątej, bo tak naprawdę po godzinach, kiedy już będę mógł tutaj to ogarniać. Widzę trzech chorych, tutaj mamy dwóch pracowników, więc zawsze tam na wymianę są pacjenci. 12 godzin, jeden dzień, ten idzie do leczenia, więc jak będę miał komplet ewentualnie, to będziemy myśleć. Okej, drudzy poszukiwacze, co mi nam dają?
Zbadaj. Bogate zarybione łowisko. W jeziorze jest mnóstwo ryb. Moglibyśmy tu zostać na kilka dni, żeby je łowić. Pewnie. Zaokładamy obóz. Proszę, dostarczyć mi rybki. A skoro będę miał stałe źródło, a mam dużo jedzenia, to wiecie co? Zrobię myk. Solidny posiłek. Kuchnia będzie produkować 3 racje żywnościowe, materiał 3 surowej żywności. Powinno to nam podnieść morale, motywację, znaczy się. Okej, okay, patrz, co tu się dzieje? Tylu chorych, idzie jeść. No to idzie jeść, ale skoro was tylu chorych tu się robi, to trzeba by się zastanowić nad tym. Drewna mam na tyle, więc zrobię sobie drugą lecznicę. Bo ja się boję po prostu, że jak wy tak będziecie chorować, to ja nie wyrobię z leczeniem. Pamiętajcie, chory albo nie pracuje, nie pamiętam właśnie jak to jest, napiszcie mi koniecznie, bo teraz nie pamiętam. Czy chory to znaczy, że nie pracuje, czy pracuje wolniej? Bo wydaje mi się, że jak chory to nie pracuje, ale mogę się mylić. Potrzebuję takiego info od was, bo tej informacji mi brakuje. Dobra, tutaj jestem w trakcie stacji przeładunkowych i byłoby fajnie pójść teraz na przykład w wozy poszukiwaczy, żeby oni szybciej się poruszali, szybciej żebym mógł zdobywać te miejsca. Fajnie by to było, tylko że to też kosztuje. To kosztuje mnie 10 stali. A tutaj chciałbym jednak, bo tutaj mamy budowę generatora, jeden dzień. I może bym zaczął faktycznie kolejne, fabryka maszyn. Pozwala zbudować fabrykę maszyn i produkować wymienniki pary niezbędne do budowy generatora. A tu odlewnia to pewnie, wiadomo, kompozyty stalowe. A tu wentylatoria. Pozwala zbudować wentylatoria, która zwiększa bezpieczeństwo na całym placu budowy, zużywając 25 jednostek węgla na godzinę. Obiekt dostarcza świeże powietrze na całym placu budowy, zwiększając bezpieczeństwo we wszystkich miejscach. Czyli teoretycznie mógłbym sobie obniżyć tutaj, bo mamy szkodliwa. Ja nie chcę tego szkodliwego. Czy prawdopodobnie mógłbym to ogarnąć w ten sposób? Dlatego ja mam rozkminkę. Nie wiem co zrobić, naprawdę nie wiem co w tym zrobić. Tutaj już nam się kończy księga praw. A może na księdze praw trochę podbiję? To byłoby dobre. O, tutaj mamy chory kolejny, więc tak. Stąd sobie zabiorę jednego inżynierka. Tu sobie go dam. Oczekiwanie na pracowników. No będzie czekał, no ale to akurat logiczne. Tutaj jednego, tutaj go przydzielę. Choć w sumie nie, tutaj brakuje mi inżynierów, zdecydowanie brakuje mi inżynierów, więc teraz trzeba będzie zamówić inżynierów. Mogę maksymalnie 7. Z dychy to byłbym zadowolony, bo 7, 7, 5, bo to bym miał 5 ten. Dobra, trzeba by zamówić z dychę, bo wiecie, to bardzo długo płynie, więc no, trzeba nam inżynierów. Okej, okay, mam 8, już się leczą. No dobrze, i o to chodzi, niech się leczą. Niech by są zadowoleni i tutaj na przykład bym dał im rację. 8 godzin, 1 dzień, 3 dni, no to jest sporo. Zbyt mało zasobów żywności. No, sorry, kuchnia nie pracuje? A to wiecie co zrobimy? To zrobimy tak. Zrobimy myk, że tutaj przyspieszymy leczenie. Tutaj. Poczekajcie, bo to jest, widzę, jakieś się prawo odpaliło, ale zaraz z tym. Tutaj też dam, zrobimy tak. Bo tutaj trochę zamieszałem z tymi, dobrze. Bo chodzi o to, zauważyłem jeden ciekawy myk. Mianowicie, spójrzcie, że pacjenci mają tu 7 godzin, a jak dam komplet, to 2 godziny. Nie wiedziałem, że to tak funkcjonuje. Naprawdę. Wyobraźcie sobie, że nie miałem zielonego pojęcia. Nawet we Frostpunk grałem, to nie miałem zielonego pojęcia, że tak to funkcjonuje. I dla mnie to bomba. Dobra, bierzemy się za księgę praw. Administracji na razie nie grzebie, bo potrzebuje tutaj krótsze zmiany, spoko, ale potrzeba nam kolejne rzeczy dla bezpieczeństwa, procedury bezpieczeństwa. Wprowadzenie w życie procedur bezpieczeństwa zmusi ludzi do wolniejszej pracy i większej uwagi, co na pewien czas poprawi bezpieczeństwo w danym miejscu kosztem wydajności. I mamy tak. Procedury bezpieczeństwa, ludzie będą pracować wolniej, ale bezpieczniej. Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa zwiększa bezpieczeństwo pracy o jeden poziom, czyli już byśmy mieli do przodu, motywacja nie wzrośnie. Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa zmniejsza wydajność o 25%. A tutaj mamy standaryzacja pracy, tutaj będą bardziej wydajniejsi, ale znowu niezadowolenie rośnie. Na razie bardziej mi zależy na bezpieczeństwie, więc biorę to, podpisuję. Dzięki temu mam tutaj... to jest opcja do kliknięcia. Aha.
to ja to wprowadzam i dzięki temu jest niezdrowo do ogarnięcia, spoko. Dzięki temu mogę na przykład robotników. Popatrzmy, gdzie ja mam wolnych robotników. Skoro tutaj stal mam, więc z drewna mógłbym zabrać. Trzeba ich puścić tutaj w końcu, prawda? Tutaj trzeba z jednego może zostawię. Wiecie, zawsze tutaj drewno będzie napływało, będzie wtedy jakiś tam zasób. Stali to ja mam prawie pod dach, więc stal też zrobimy tak. Nie będziemy kombinować. 34 do pracy, to już jest dobrze. Tu w... O, węgla mamy! Olbrzymi stos węgla, poproszę was stąd. Tu was nie ma. I tu was też nie ma, więc proszę tutaj. Od węgla sio. I gdzie jeszcze mam robotników? Tutaj mam 10, tu zostają, bo drewno trzeba wyciąć. Poszukuję chłopów. W sumie tak, tu 10? Nie, no sorry, 10? Dwóch wystarczy, prawda? Do pubu? Ha, do pubu to nalajcie. Dobra. I jeżeli mam to ogarnięte, to mógłbym tak, tu przy stali będzie 15, tu tutaj będzie 10, to mógłbym na przykład 4 dać i powoli też ten węgiel. Nie, w sumie węgle to mam trochę. Tak, w sumie, dobra. Wydałem wszystkich. Już nie mam więcej, ale uwaga, uwaga, przekroczyłem. Fajnie. Obecny wpływ na wydajność 30%. Bardzo, bardzo dobrze. I dobrze, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Powoli, ale uważnie. Tak właśnie powinno się pracować. No dobrze, dzięki temu mamy tu komplet, mamy tutaj wszystko. Jeszcze jakbym jeden poziom podniósł do góry, byłoby rewelacyjnie, wręcz zarobiście. Jednakże jest jak jest, trzeba się tego trzymać. Dobra, kuchnia pracuje, muszę wypracować. Tutaj mamy inżynierów, fajnie, 2 godziny. Tu mamy komplet inżynierów, powiedzcie, że tak, tak, bardzo dobrze. Tu mamy jednego. A tutaj mamy komplet. Stacja przeładunkowa pozwala nam zbudować zasoby 10 stali. I co, będzie się szybciej to zbierać? 20 drewna, 10 stali, 1 cej. Pracujący tu ludzie gromadzą rozładowane w pobliżu zasoby i transportują je do magazynów. I teraz pytanie. Czy to jest automatyczne, czy nie? Bo jeżeli ja mam tutaj wydać jedzenie parowe, to chyba się wkopałem z badaniami, które mi są w tym momencie niepotrzebne. Ja myślałem, że to jest automatyczne, ale tu jest pis napisany jak wół. Pracujące tu ludzie! Staniu, coś ty sobie myślał? Nie wiem. Dobra, wiecie co? Nie, nie będę tego robił. Pal 6, wolę badania jakieś i zrobię sobie badania na to szybsze poruszanie, może na leczenie. A zrobię na leczenie, bo to wiecie. Z tamtymi to jeszcze się dogadam, żeby w miarę podróżowali, ale zależy mi na to, żeby szybko to wyleczyć. Ile tutaj mamy? Jedna godzina. Jeden dzień. Jedna godzina. Jak zejdzie ta godzina, to wtedy wrzucę pewien myk. Ciekaw jestem, czy to zadziała. Więc troszkę przyspieszymy. Mniej niż godzinę, super. Poszukiwacze bezpiecznie wrócili do miasta. Super, dostarczyliście nam to? Zarąbiście. I o to chodzi, to teraz lecimy w tym kierunku. Tutaj miałem być? Nie, pójdę sobie na łuk skalny. Zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Dobra, poszukiwacze sobie dadzą radę. My teraz lecimy tu. Tutaj też mógłbym sprawdzić to. A w sumie mogę. O, bezpieczne procedury, proszę bardzo. Nie ma wydajności, ale jest robota. Świetnie, bardzo mi to na rękę. I tak, tutaj już mamy mniej niż godzinę, więc przyspieszamy. Okej, już mamy 4, więc teraz słuchajcie, robię mały myk. Bo tu mam 3, tu mamy 2 dni. A ja nie chcę wydać na darmo, choć to jest tak, 10 racji żywnościowych pacjenci. Więc zobaczymy. Wyłączam. I czy tutaj przyjdą wszyscy? 4, 5. I patrzcie, robię tutaj. To będzie pójdzie mi dycha. Tak, dycha na wszystkich. Aha, nie poczekałem. A popsułem sobie, dobra, popsułem sobie. Nie poczekam, aż przyjdzie ten jeden pacjent. Ale dzięki temu sami widzicie, mogę wyłączyć to chwilowo zakład, żeby przeskoczyć do tego. Tutaj przyjdzie pacjent, ja mu pyknę 8 na tutaj, kliknę dodatkowe racje i szybciej się wyleczę. To jest ciekawostka, którą fajnie warto tutaj ogarnąć. No, sami widzicie, dobra, tutaj coś się świeci. Jak tam budowa w ogóle? No jest dobrze, niezdrowo, ale jest ok. Zaraz do tego się wrócę, tylko sekundkę jeszcze. Jak tam z tą dostawą? Właśnie, dostawa
Inżynierów 8, no jeszcze kurczę 8. Dobra, zamawiam, bo potrzebuję tych inżynierów na już. Dobra, zobaczmy co się dzieje. Bezpieczeństwo pracy, toksyczne gazy. Szefie, mamy problem. Wykryliśmy niebezpieczne wysokie stężenie toksycznych gazów na całym placu budowy. Aha, było dobrze, się popsuło. Wdychanie ich spowoduje choroby, a nie ma innego wyjścia. Nie możemy przerwać pracy. Gazy wydobywają się z podziemnego źródła energii, a ich poziom toksyczności stale się zmienia. Będziemy go sprawdzić i powiadomimy cię o wszelkich zmianach z 24-godzinnym wyprzedzeniem. No i tak, zrobiłem sobie poziom bezpieczeństwa i poziom bezpieczeństwa szlak trafił. Ach, jakie to piękne, jakie to po prostu cudowne. No, o, patrzcie, jakie wyziewy. No super, tak. No mamy teraz szkodliwe, więc teraz pasowałoby zatrzymać badania, ale z drugiej strony będą toksyczne tak czy siak, to lekarzy też potrzebujemy tutaj dużo. Widzicie, tutaj 5, tutaj mamy pacjenci, aha, bo tutaj trzeba by jednego, żeby tutaj było dwóch, bo tu musi być dwóch, bo są natury, niby 24 godziny pracują, no ale ich musi być minimum dwóch tutaj. To może inaczej zrobimy. Stąd zabiorę, tu wsadzę. A tu mamy dwóch, więc tutaj cały czas pracuje. O, widzicie, 7 i dobrze, niech leczy. Tutaj mamy do końca 2 godziny. O, to dobrze, zaraz się skończy jego turka. Stąd zejdzie kolejny, więc bardzo, bardzo dobrze. Dobra, niech tak będzie, niech tak zostanie. Kuchnia pracuje, choć sądzę, że tu mamy 160. Tak, trzeba by przyszykować się też pod kościół. Pod kościół jeszcze jest, nie ma jedzenia. Teraz mogę już robotników stąd zabrać. 15 w sam raz, żeby zająć się na przykład stalą. Stal, tutaj stal. Ile mamy tego na składowisku? 274. No to powiem wam, że jest super. O, i mamy tutaj informację, że drewna jest pełna. Wykorzystam myk, którym się dowiedziałem. Mianowicie, proszę, przez zwykłe klikanie. Wystarczy, że tutaj dodacie. Raz, dwa, trzy, cztery. Wiem, trochę to jest taki cheat, ale chyba słuszny. I dzięki temu tak, tutaj zakład nie pracuje, ale drzewo nam pobrało. I wrzucili sobie do magazynu do siebie i ma to czekać. Mamy 116 drzew, no to powiem wam dobrze. Bardzo dobrze nawet bym powiedział. Przyspieszamy, w takim razie ciśniemy to, bo tutaj musi ta praca iść. 100 drzew. No, modernizacja leczenia i super, i właśnie o to chodziło. Ile będą szybciej leczyć? 10% szybciej. I tak jest dobrze, więc teraz, skoro to są wyziewy, to lecę z tym wentylatorem, bo tak coś czułem, że coś będzie zbyt łatwo. Chyba ten wentylator tam nie był bez powodu. No, ale nie myślałem, że na takim etapie, tak szybko i w ogóle, i w szczególe, trochę tak słabo, nie sądzicie? No dobra, jak z tymi wycinką? Tu może bym mógł zbudować jakiś kolejny dom, bo skoro tam mieszkańcy do nas wędrują, to fajnie. O, tu drzew nie ma, rewelacyjnie wręcz. O, nawet będę miał podłączone 2 lokalizacje. O, i tutaj sobie zbuduję drogę i to będzie ładnie się prowadziła. Tylko pytanie, czy oni tą drogę połączyli? A figę. Chyba połączyli, dobra, chyba. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Praca wręcz, drewno jest, wszystko jest. Tutaj jest, ile tego drewna? 229, to też powoli będzie schodzić. No tu jest komplet wystarczająco. Aha, bo już jest 18, dobra, to trzeba przyspieszyć, moi drodzy, nie ma co. Tutaj pracują. Tutaj przestali pracować. I chyba tabletki z kokainą działają, czy nie działają? Nie wiem, nie widzę. Poczekajcie, mamy. Tu pap. Mieszkańców kaplicy. Tabletki z kokainą, dzienny efekt. No chyba działa to. Choć teraz tego nie widzę. Mam postęp 40%. To jest, mi daje 2 dni, aż nadrobiłem. Wow! Super, rewelacyjnie, bardzo mi się podoba. To w takim razie troszkę przyspieszymy. Dostawa ludzi niedługo przybędzie. 8 inżynierów przyda się, bo będę chciał w przyszłości jakieś dwuzmianówki, bo tego co widziałem, ta dwuzmianówka by była idealnie tutaj, żeby na przykład dać więcej inżynierów do badań albo do naleczenia, choć tutaj naleczenia to w sumie aż nie trzeba. Tutaj nie mam 6 godzin 7, 12. I teraz zrobię drugi myk, który poznałem, chyba klikając znowu. Znaczy, domyślam się, że to tak zadziała, to na tyle nie poznałem, co bardziej się domyślam. Jeżeli ja teraz zabiorę stąd i dam ich tu, oni stąd przyjdą tu.
idzie na leczenie, więc czekamy. Patrzcie, przechodzą, sobie idą. Proszę, zapraszam, tylko wy musicie tu wejść. Tu już mogę z powrotem odpalić, żeby nadmiar tutaj trafił. Tutaj już mamy komplet, są wszyscy już. Jeden dzień, 10 godzin. I na przykład tu mogę odpalić. Czyli tak naprawdę przerzucam z jednego namiotu do drugiego, daję im dodatkowe racje, żeby byli szybciej wyleczeni. Dzięki temu takie rozwiązanie o wiele lepiej. Tu mamy 12 godzin swoją drogą. O wiele lepiej będzie działało, bo widzicie, 6-7 godzin, 6 godzin, no to przez noc powinni być wyleczeni. 6 godzin, no, to jest dobre, to będzie dobre. A, swoją drogą, jeszcze nie widziałem tego, obecny poziom toksyczności niski. Przewidywany poziom toksyczności gazów, jutro wzrośnie stężenie toksycznych gazów. To jeszcze będzie gorzej? Kurczątko, strasznie powiem wam, nas tutaj męczą, ale to jest ciekawe, tu też plac budowy, czy ogólnie wszędzie tutaj jest toksyka. Więc nawet jak tu coś postawię, na przykład tutaj w manufakturze bym chciał, żeby przenieść, na przykład tu przerwa jest, to przenoszę ich tutaj. Tu też będzie słabo, bo tu też ta toksyka będzie. Tu jest niezdrowo, tu jest toksycznie, szkodliwie. Więc faktycznie trzeba mocno przycisnąć ich, dosyć się tego tutaj ogarniania. Swoją drogą, ile będzie to mnie kosztowało? 25 drewna, 50 stali i jeden generator parowy. No dobra. Wprawdzie i tak będę musiał przetestować ten system, ale o tym za chwilę. Sprawy pracy. I gdzie byśmy teraz? Standardyzacja pracy. Szybciej, wydajniejsi będą. Procedury bezpieczeństwa, konserwacja sprzętu. Robotnicy będą po zakończeniu swoich zmian czyścić i konserwować swój sprzęt, tak aby można było z niego bezpiecznie skorzystać. We wszystkich miejscach pracy spadnie ryzyko wypadków. Niezwolnie trwale wzrośnie. A tutaj bym dał system dwuzmianowy. Dwa razy więcej pracowników. To spróbujmy właśnie w tą stronę iść. Podpisz. I zobaczymy jak to. System 24 godziny. I na przykład mogę wtedy dwóch inżynierów 20 godzinnych, tylko będę musiał mieć dwa razy więcej robotników. Znaczy inżynierów, tak samo bym mogę tutaj, ale tutaj wiadomo, nie chcę. Mogę na przykład dać gdziekolwiek indziej, na przykład tu. Mogę tu włączyć 24 godziny, albo tutaj też mogę. A tutaj składowisko? Składowiska też. No to jest super, super dobra wiadomość. Niezadowolenie wiadomo, rośnie, przeżyjemy. Przy generatorze jest ciemno, jak w grobowcu. Nawet nie chcę myśleć, jak będzie wyglądać praca w nocy. Mam nadzieję, że nie trafi mi się nocna zmiana. No dobra, jak widzicie, tutaj nocna zmiana wprowadzona. Mam nadzieję, że to będzie jakoś do ogarnięcia. Zresztą są zakłady w obecnym świecie, gdzie jest dwie albo nawet trzy zmiany, więc naprawdę to, że oni w sobie takie wymagania... I właśnie tutaj widać doskonale ich marudzenie. Ja wiem, że są czasy ciężkie w ogóle, no ale naprawdę o byle pierdołę szczepiają. Mamy wyprzedzenie jeden dzień. Już spadło z 2 do 1, ale mam 40%. Mam nadzieję, że to dam radę. Okej. Badania. Pasowałoby, jak to z pacjentami stajemy. Idzie do leczenia. A już mamy 8 tutaj, a tutaj. Słabo powiem wam. Bez rewelacji wręcz. Czekam na dostawę nowych. Bo pasowałoby tutaj wprowadzić dwie zmianki. Zobaczymy, zobaczymy, dobra, troszkę przyspieszymy. Natomiast chciałem, wracając do tematu, tutaj, jeżeli chodzi o zasoby, stacja przeładunkowa, nie wiem, nie mam informacji, jak szybciej, o ile szybciej to przeładowuje. Bo na przykład to mamy z jakąś tam prędkością. Oni dodatkowo mogą tu przyjść, ale jeżeli dam stację przeładunkową, to domyślam się, że i ten zakład, i zwykłe podchodzenie do tego, zabierze mi to. No i teraz dylemat. Stacja przeładunkowa. Wiecie co? Spróbuję. Kusi mnie to i w takim razie 60 stali, dobra. Zobaczę, czy faktycznie więcej robotników będę miał na wolnym stanie. Tak, 15 mi się zwolniło, czyli już nie mogę ręcznie tego dostarczać. To jest dobra, niedobra. To jest już pewna informacja dla mnie. To dam ich tutaj na przykład do drewna. Może być. Tutaj drewna 10 i znowu chodź. No ja wiem, że jestem zły, niedobry. No ale bez przesady, a żeby aż tak? Dobra, to może dajmy tutaj 10, tutaj dorzućmy 10, żeby stal nam zbierali. No i niech to zbudują, bo ciekaw jestem ogromnie, jak to będzie działać. Dobra,
Zbieramy się. Jeden chory, a już jeden chory. No widzicie? Tak, bo tutaj schodzi, schodzi tu mniej niż godzinę. Tutaj pacjenci też jakoś tak to się trzyma. Oni są głodni, ja wiem, że są głodni. Zwłaszcza, że tu jedzenie mam 179 jednostek. Nieźle, choć wiecie co? Może bym ich jeszcze zmotywował, czy nie zmotywował. No nie mam jak ich zmotywować w sumie. Bo to już jest komplet. Barak zbiera się, brak zasobów. Nie mogę też z tego skorzystać. Z powodu wysokiej motywacji wydajność pracy wzrasta o 30%. Wysoki poziom motywacji. Szefie, ludzie są tak niesamowicie zmotywowani, że pracują z pięścią na usta. W efekcie wydajność we wszystkich miejscach pracy wzrasta. Świetna robota. No widzicie, i o to chodzi. Rozumiem, dziękuję bardzo. W takim razie, skoro wydajność rośnie, to proszę zasuwać, a nie marudzić, że coś się dzieje. Tym razem wyłączam tabletki z kokainą na posiłków i zmieniam tryb. A, tutaj mam pracowników. Dobrze, czyli tutaj mogą. I zmieniłbym tryb pracy ich do właśnie. Do czego? Tylko teraz sobie muszę to wszystko poukładać. Tu jest komplet. Tutaj nie chcę, bo tutaj na razie to jest niepotrzebne. Choć w sumie mógłbym tu powoli produkować. Dobra, wiecie co? Rzucę tych trzech tutaj w nadmiar, bo de facto, patrząc po tym, co tutaj widziałem, będę wymagał kolejnych profili, więc niech to robią. Mam nadzieję, że bardzo tutaj nie będą chorować, że ten wentylator szybko jakoś ogarną, że to będzie ogarnięte dosyć sprawnie. Tutaj mam 40%. No to... Okej, co tam się znowu dzieje? Ból odstawienia. Tabletki z kokainą. Szefie, nasi ludzie nie mogą się pozbierać, odkąd zakazałeś używania narkotyków. Niektórzy są apatyczni, inni nerwowi i rozdrażnieni, a część zachowuje się nieprzytwali i ma napady histerii. Wygląda na to, że uzależnili się od swoich środków stymulacji. Rozumiem. Twoi ludzie są uzależnieni, będą bez narków stracą motywację. Wznowimy. Znów rozumiem. Damy rozumiem. Trudno, motywacja spadnie. Na razie tak, powiem wam, bardzo wysoka jest motywacja. Ale póki co wstrzymuję. Czas pracy, ruszyliśmy do pracy. Muszę obserwować teraz ten gaz, bo oni mówią, że to jest jutro wzrośnie stężenie toksycznych gazów. Czyli jutro, czyli dzisiaj. Prawdopodobnie tak może być. Ale trzeba obserwować, trzeba to pilnować. Nie wolno sobie pozwolić nawet na odrobinkę opóźnienia. Czas jedzenie. Jedzenie mamy, ale przyjdzie kolejna ekipa. Zmienimy to na 20. Bo wiecie, jednak jest tych ludzi sporo. Ja się boję, że z tym jedzeniem mogę jednak nie wyrobić. A może do tego, skoro mam tutaj rybaka, to może też drugiego rybaka bym zrobił żywność. Port rybacki. W sumie, skoro mam tylu robotników, to czemu nie? Będę miał kolejnych i kolejnych. Zwiadam, czy mogę domówić kolejnych teraz? Nie, muszę czekać, aż ten statek nam dostarczy. A, widzicie. Wszystko wyjaśniam. Okej, jak tam z naszym kościółkiem? Jeszcze, brakuje. Czas do odświeżenia jeszcze nie minął. Staramy się. Pilnujemy. Zbieramy surowce, fajnie. Tartak, co z tartakiem? 72 drzewka. No to powiem wam, dobrze jest. Do tego jest droga? Jest droga. Brak mieszkańców. Po prostu brak mieszkańców, nic więcej. Ale skoro tutaj drzewa wycięte, to ja sobie tutaj mogę machnio i zrobić domek kolejny. Mieszkańcy, namioty. O, i na przykład tu. I to będzie minimalnie już. Tu już nie złapię kościoła, ale to będzie minimalnie łapał. I to jest dobre miejsce na zbudowanie tego. Jestem zadowolony z tej konstrukcji. Bardzo nawet. I tutaj drogę pociągnę. O, proszę. I dzięki temu rozwiązaniu będę mógł kolejnych osadników, kolejnych robotników, inżynierów i tym podobnych ściągać do nas. Bardzo będę z tego zadowolony. Przyspieszamy pracę, zobaczmy jak tam praca. Dwóch głodnych, no głodni, nie głodni, rozumiem. Czekam na to. Drzewo technologii, wentylator 64%. Mam nadzieję, że tego będzie jeszcze więcej.
2 na 5 pacjenci, 2 dni, 1 godzina, mniej niż godzinę, czyli tu już leczenie mamy. Tutaj mamy około 1 godzina, 12 godzin. Przybył transport. Gotowe. Przybył transport, w takim razie super. Inżynierów trzeba, tutaj do leczenia na razie ich damy, żeby było mniej niż godzinę. Widzicie, oni ładnie tutaj wyczają sytuację, żeby szybko ich podleczyć. Zostaje nam 3 inżynierów, a tych 3 inżynierów damy, tutaj damy dwuzmianówkę, tutaj damy dwuzmianówkę. Chodź, dobra, na razie tutaj damy tu 8 i póki co 5, 4. Damy ich po 4. Sądzę, że to spokojnie nam styknie. Mamy wydajność 91%. Nieobecni 3, powody idzie budować, jeden pracownik, co? Jeden pracownik zapewnia 10%. Wyjściowy wydajność 70, modyfikator za wysoką motywację 21. No to, przepraszam, budować? Kto chodzi budować? No nie, bez jaj, wy będziecie, inżynierowie będą mi budować port rybacki. No bez żartów. Tego jeszcze brakuje. Co tu mamy znowu? Znowu coś! Już nie wyrabiam z nimi, ciągle coś się tu dzieje. Dom uciekł. Zaniepokojony lekarz informuje o rozprzestrzenieniu się choroby wenerycznej w domu uciekł. W sumie jedna pracownica złapała trypra, którego przekazuje dalej. Musimy rozpocząć obowiązkowe badania i wysłać zarażone kobiety do domu. Albo chociaż je odizolować. Nie możemy do domu, zamknijmy dom uciekł. Brońcie Boże, bo będzie masakra wtedy. Nie stać, wyleczmy zarażone kobiety. Okej, w takim razie tu ogarniamy niezadowolenie, niebezpieczne warunki pracy urosły. Tak a propos, żeby nie było. Niebezpieczne warunki pracy właśnie nam wzrosły. Dobra, tutaj widzę. Kolejne drzewo się zbliża do granic. Tutaj zaraz nam dojdą robotnicy, 41 robotników, spoko, bardzo się to, mnie to cieszy. Tutaj port, na razie nie widać budowy, dobra. Przyspieszamy troszkę, 6, opać, już 6 chorych, a, da się? Da się. Pacjenci, 16-17 godzin, 17, tutaj mamy komplet? Tu nawet nie ma kompletów, wiecie co, nawet jedzenia im nie opłaca się dawać. Wentylatornia, super, mamy wentylatornię, dobrze, generator, wentylatornia, już biorę się za budowę tego, to musi być zbudowane jak najszybciej. Tu jest gaz, niebezpiecznie, strasznie niebezpiecznie, oj, nie, to przepraszam, szanownych naszych pracowników, 16-18, przepraszam was, zabieram was stąd. Moi drodzy, wybaczcie, teraz dopiero zauważyłem, że wy macie masakryczne warunki pracy. Tak być nie może. Wy tu nie będziecie pracować. Nie ma opcji, żebyście tu pracowali. Tutaj mamy szkodliwe. Też stąd was zabieram. Proszę mi tu nie pracować w takich warunkach. Nie ma takiej możliwości. Tu daję 5, żeby gotowali szybciej. Ja sobie wylukam, czy gdzieś mogę dać jeszcze więcej. Ewentualnie 2 zmiany, na przykład na stali. O, to byłoby dobre. Albo na drewnie. Nie, na drewnie nie. Tutaj. A tu do stali nie dałem. Jak ja to zrobiłem, że tu nikogo nie dałem? Czy ktoś mi to wyjaśni? To za to daję tu 24. Jak ja to zrobiłem, nie wiem. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego tego i tak zrobiłem. Dobra, tutaj na rybkach też dam 24 i dzięki temu 13. I tutaj dam, może nie tutaj, aha, tu budują. Budują. Tu będą budować. Tu będzie dostawa. A, bo dostawa przyszła już, tak? Tak, 12. Chłopi, inżynierowie, inżynierów mogę do leczenia wysyłać. 1 i 10 to będzie 11. Ile mamy w ogóle z domami? Jak z domami stoimy? Łóżka 2. Dwa łóżka wolne. To, no to jako tako, powiem wam szczerze w tym momencie. O, wiem gdzie mogę was dać. Do węgla. Proszę tu. 13 do węgla. Proszę tutaj cisnąć. Dobra, i trzeba zamówić. Zamawiamy dostawę. Proszę mi tutaj sprowadzić kolejnych. A ja badania. Jakie kolejne badania? Żywność i zdrowie mamy. Znaczy generator mamy ogólnie. Konstrukcje ochronne. 10 stali. Nie mamy stali. Naprawdę nie wiem jak ja to zrobiłem, że ja nikogo do stali nie przydzieliłem. Nie mam zielonego pojęcia. Jak ja mogłem to zostawić?
podstawowy port będzie sobie pracował, w jakim będzie pracował, ale tu stali mamy na tyle, że spokojnie dwie zmiany to obsłużą. Tak. Ale wybaczcie mi, naprawdę wybaczcie mi, moi kochani, że ja was nie zauważyłem, że tutaj tak jest z tym leczeniem. Znaczy z leczeniem, z tymi oparami. Ja dałem, pracowaliście naprawdę mega szkodliwych. Wybaczcie mi. 3 godziny, po 3 godzinach zamykamy jeden zakład i zarobiście będzie. Dobra, sprawy pracy, konserwacja sprzętu będzie spełnienie ryzyko wypadków, to jest spoko, okej. Okay. Niezadowolenie trwale wzrośnie. A tu mamy konserwacja między koordynacja międzyzmianowa. Koordynacja pracy między obiektami jest zmianami między obiektami obiema. Jezu, naucz się stanie czytać. Wróć. Koordynacja pracy między obiema zmianami możemy zmniejszyć czas przestoju i zredukować zatrudnienie o 25%. System dwuzmianowy będzie wymagał o 25% mniej robotników. Super. Będzie powodował większe niezadowolenie znacznie wzrośnie. Podpisuję to. Jeżeli nie muszę mieć tylu pracowników, to dla mnie super. Bardzo dobrze. Badania oczywiście na wozy poszukiwaczy lecą. Więc tutaj, skoro tak, 15. Mamy 12 wolnych robotników. Super. Dwóch inżynierów, więc dwóch inżynierów wciskam na drugą zmianę tutaj. Proszę. Pięknie. Tu mamy tylko 8 i 8. I to jest dobre już, bardzo dobre założenie. Do rybki bym was tu dał, ale widzę na rybce nikogo jeszcze nie ma, bo nie zbudowali. Smutek, to już jest smutek. Gdzie ja jeszcze mogę was dać do roboty? Gdzie tu coś pracuje? Tutaj pracuję. Stal nie pracuje w nocy. Reszta by odpoczywała. No to wygląda, albo nie, do węgla. Do węgla! Bo potrzebuję wentylatornię zasilić, tak? Proszę to ogarnić. Dobra, ogarniajcie, a ja tutaj mile spędzę czas w kontemplowaniu tego, co tu się dzieje. Czy... ja mam tylko jedną ekipę? Czy ja właśnie sobie ekipę popsułem? Nie, poczekajcie, ci... jak to idzie? Poczekaj. A, tu są, jak się schowali za łukiem skalnym. Właśnie. A to łobuzy się schowały. Widzieliście takie cuda? No ja nie widziałem. Dobra, mamy w to. Wentylatornia jest. Dobrze. Ale tutaj mamy bezpieczne procedury. Wentylatornia będzie pracowała od 8 do 18. I dzięki temu będzie mieć podwyższone. Więc powinno być ogólnie bezpiecznie. Mam nadzieję, że ile jesteśmy w trybie? 2 dni wyprzedzamy. No to jest dobrze, bezpiecznie. Jest nawet ok. Poszukiwanie do troli, poszukiwacze, super. Dotarli do nowego miejsca, łuk skalny. Poczekajcie. Łuk skalny, który już zbadaliśmy, ale co to było, bo nie, nic nie widziałem opisu, kurczę. Ja chcę jeszcze raz to zobaczyć. No nie, no, poszukiwacze dotarli do łuk skalny, no nie zobaczyłem. Ale mamy zamknięta karczma. Tu karczma w takim odludziu? No dobra, czytajmy. Trudno nam uwierzyć własnym oczom, ale widzimy coś, co wygląda na typową przydrożną karczmę. No właśnie, o co chodzi? Nie wiem. No ale dobra. Tutaj zasoby ludzkie są wykorzystywane w 100%. To ten zakład trzeba wyłączyć, bo i tak w tym momencie nic nie zbiera. Będziemy musieli... jedzenia mamy pod dostatkiem. Właśnie, kościółek. Poproszę. Nabożeństwo. Oj, pięknie, motywacja poszła. Dzień spadek to uważany. No ale super, właśnie o to chodzi. Odbyła się walka na pięść. No dobrze, to przyspieszamy. I teraz tylko czekam do ranku. O proszę, budować, w końcu ten port ogarniać. A nie. Znowu i patrzcie jak będą chorować teraz na potęgę. Znowu kolejni. No dobrze, przynajmniej tych wyczyściłem. Na potęgę, 9 chorych. Pacjenci, mniej niż godzinę, idzie na leczenie. A tutaj mamy komplet. No patrzcie, idzie na leczenie, jak przyjdą, to użyję tego, od razu. Od razu tego użyję. Zobaczymy, co wtedy z tego wyjdzie. Ok. Użyjmy teraz, to powinno być ok. Idzie na znowu na leczenie. Strasznie przemiał jest z tym leczeniem, no ale jest to jest. Nie będę się wtrącał. Wentylatornia będzie działać 250 na dzień. To bardzo dużo węgla będzie nam pożerać.
Jeżeli tyle węgla, a my tego węgla mamy tutaj ile? Olbrzymi stos węgla, 1500. To można by pomyśleć nad jakąś technologią wytwarzania węgla. Czy mamy tutaj w ogóle takie coś? Tutaj nie widzę, żywność, wszystko zrobione, zasoby. Tartak parowy, o, jest retorta. Retorta przemienia drewno na węgiel drzewny, z tego co pamiętam. Ale dobrze, budowa generatora, tutaj konstrukcje ochronne. Zróbmy to, bo ja muszę tutaj dbać o tą ich jakość, bezpieczeństwo, bo sami widzisz, że jest niewesoło czasami tutaj. 7 na 8, wiecie co, ściany jednego robotnika, czy jednego tego tutaj, bo chcę jak najszybciej to ogarniać. Woźbu szkwaczy, badania zakończone. Bardzo, i teraz szybciej będą docierać. I teraz tak, przepraszam bardzo, zabieram was z węgla na rybkę. A że rybka lubi sobie popływać, to proszę, o, zbieramy. Potrzeba mi bardzo dużo jedzenia, bo ja zmieniam sobie tutaj, żeby, a w sumie motywacja. Aha, bo to jest 5. A, bo tu 5, dobrze, tutaj 5. 24 godziny już mi nie jest potrzebne. Zmieniamy na zwykły, na dychę. I do węgla i jeszcze raz do węgla, proszę, o. I będzie wtedy zadowolenie, zresztą zobaczmy jak zasoby. Jeżeli chodzi o domy, mamy 12. Węgiel, dobrze, to tego nie przewidziałem, żeby nie było, zdarza się. Drewno, pięknie, zasoby, stal, jest. I tu jeszcze jest ten wrak, właśnie, ciekaw jestem co z tym wrakiem będzie. Żywność, wow, jaki przyrost, dobra, spokojnie mogę na razie tutaj w racjach nie szaleć, nie leczyli mieszkańcy. Dlaczego nie leczyli? Co jest z tym mieszkańcem jednym, że nie chcą go przyjąć? Tu mamy 4 na 5. Tu też mamy komplet, idzie na leczenie, dużo idzie ich na leczenie. No, ale dobra, wiecie co, jest godzina w sumie 6, tutaj jedna z zegarzy zaraz to bije. Teraz spadnie poziom gazów. Jestem ciekaw, a tu co się dzieje? Zwiastuny śmierci. Cały obóz ze snu wyrywają wściekłe pohukiwania. Nad placem budowy krąży kilkadziesiąt wielkich ptaków. Sowy wróciły! Jęczą przerażeni robotnicy. To znak! Ostrzeżenie do niebios, nie powinno nas tu być, jesteśmy zgubieni. Po pewnym czasie ptaki odlatują, a ludzie są naprawdę wstrząśnięci. Motywacja będzie spadać każdego ranka jeszcze szybciej. Diabelne sowy, serio? Dobra. Nie rozumiem czemu ten chory podstawowy port, co ty robisz w tym momencie? Mało ryzyko zachorowania, idzie jeść. No to idź jeść, idź się leczyć, chłopie. Trzeba się wyleczyć, a nie. Ale wiecie co, w tym miejscu się zatrzymam, bo sporo zrobiłem, ale czuję, że jak pójdę krok dalej, to już będzie za dużo. Za dużo tego będzie, więc tutaj musi tak być jak teraz. Jedzenia mamy, surowej żywności sporo, około jeden dzień. Tutaj jeszcze nam doniosą 80, a to tego nie przepełnię. Ile tu jest w ogóle w magazynie? Mam tu gdzieś magazyn, poczekaj, tu jest magazyn. Surowa żywność. 380, to bardzo się nie zmieszczę z tym. Trzeba by dać im te solidne posiłki. Zmieniam to. Robotników mogę tu zdjąć na 3, spokojnie. I tu dam ich do węgla, bo tego węgla muszę mieć bardzo, bardzo dużo. 15. O! I takim to akcentem zatrzymamy się. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną. Jeżeli wam się odcinek podobał, zapraszam was do łapkowania, do polecania, do komentowania. Jeżeli nie jesteście na bieżąco, pamiętajcie o subskrypcji. Dzięki w takim razie jeszcze raz za dziś. Pozdrawiam was w staniu. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej!